Dzisiejsze kazanie chciałbym, abyśmy poświęcili na temat przyjścia Pana Jezusa. Temat, który jak zawsze jest bardzo aktualny, a myślę, że co kolejny sabat jeszcze bardziej staje się aktualnym, bo jakby nie patrzeć, każdy tydzień przybliża nas do przyjścia Pańskiego. Ale dzisiaj chciałbym, abyśmy się zastanowili nad pewnym porównaniem akurat. Wiemy, że jak to jest w Biblii zapisane, Wszechmogący Pan nie czyni nic, czego wcześniej nie objawił sługom swoim prorokom, a druga rzecz, że cokolwiek zapisano, to dla naszego pouczenia zapisano, prawda? I chciałbym, abyśmy dzisiaj też zastanowili się nad pewną historią, która miała miejsce już dawno, dawno temu, a która, myślę, może nam pomóc, jeśli chodzi o spojrzenie na ten czas, którym jesteśmy i przed którym, no i który jeszcze nadejdzie tak naprawdę. Chciałbym, abyśmy dzisiaj popatrzyli na pewne życie w kryzysie. Jak chrześcijanin powinien przeżywać trudne chwile, które przychodzą. I myślę, że dobrze byłoby, abyśmy się odnieśli do tego, co się działo, kiedy Izrael mieszkał już od dłuższego czasu w Egipcie. Możemy sobie otworzyć nasze Biblię na drugiej księdze Mojżeszowej i tam zaczniemy od pierwszego rozdziału. Akurat Eksodus, czyli wyjście z niewoli, jest, jak zobaczymy na koniec tego kazania, naprawdę w wielu kwestiach bardzo podobny do tego, jak ma wyglądać, no powiedzmy, nasze wyjście z tej ziemi, prawda? Z ziemi pełnej smutku, chorób, bólu i cierpienia. Zacznijmy od początku w takim razie. Jak popatrzymy sobie na tą drugą księgę Mojżeszową, na pierwszy rozdział, to tam w wersecie 7 jest napisane tak. A synowie izraelscy byli płodni i rozmnożyli się, i byli liczni i coraz bardziej potężnieli, tak, że było ich pełno w całym kraju. Ogólnie, jakby nie patrzeć, to Izraelici mieli się przez długi czas życia swojego w Egipcie jak pączki w maśle. Jak przyszedł tam Józef i Józef zajął bardzo wysokie stanowisko na dworze Faraona, kiedy cały dwór, Faraon i naród egipski uświadomili sobie, jakim skarbem jest tak naprawdę dla nich Józef. No to z całej tej wdzięczności, że on ocalił ich od śmierci głodowej, no Faraon powiedział, że Józef może zaprosić teraz swoją rodzinę i mogą się osiedlić w najlepszej części kraju. Była to część, ziemia Goszen, prawda, część, która jest akurat w delcie Nilu, bardzo żyzne tereny. No, czegóż więcej chcieć, prawda? No, my dzisiaj może nie jesteśmy rolnikami, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że jeśli ziemia jest żyzna, to rodzi więcej najróżniejszych produktów, niż jak jest po prostu sucha i jałowa, prawda? I oni dostali najlepsze miejsce, gdzie mogli być. Nie dość, że ziemia świetnie rodziła tam, to jeszcze mogli tam bez ograniczeń żyć, zakładać rodziny, jakieś te swoje, powiedzmy, biznesy, prawda? I mieszkali w kraju, który w tamtych czasach był mocarstwem na skalę światową. Więc mieli się naprawdę świetnie. Jak tutaj jest napisane, Pan Bóg jeszcze im błogosławił, że oni byli płodni i mnożyli się i tych ludzi naprawdę była niesamowita ilość. Po tym, jak oni wychodzą z Egiptu, to pamiętacie, ile mniej więcej ich było? Około 600 tysięcy, prawda, mężczyzn. Do tego doliczmy sobie, zróbmy takie założenie, że drugie tyle kobiet i załóżmy, że jeszcze każdy z nich ma po jednym dziecku. Ale na pewno było więcej, prawda, ale to robimy takie minimum, prawda, jakie tylko można zrobić. To wyszło lekko 2 miliony ludzi z Egiptu. To popatrzcie, jak bardzo im Pan Bóg błogosławił, że oni w zasadzie przyszło tam no, kilkadziesiąt osób, prawda, do Egiptu i oni rozmnożyli się, stali się tak wielkim narodem. I popatrzcie, że nam Pan Bóg też błogosławi niesamowicie. Żyjemy w kraju, w którym Bogu dzięki jest spokój, mamy się dobrze. Te ostatnie 30 lat po upadku, powiedzmy, Związku Radzieckiego i po PRL-u, no jakby nie patrzeć, to raczej są to czasy dobrobytu dla nas, prawda? Mamy gdzie mieszkać, drogi coraz lepsze,
Dużo z osób z nas tu obecnych ma i samochody, i właśnie mamy jakieś mieszkania albo domy, stać nas, okej, ceny żywności rosną, ale jakby nie patrzeć, te ostatnie lata były naprawdę takie złote. I czasy spokoju, prawda, że nie było wojny. No i tak wyglądała ich sytuacja mniej więcej, prawda? Super, wszystko się wiedzie, naprawdę jest dobrze. Mamy rodzinę, jest spokój, wszystko super. No ale pytanie, czy Pan Bóg chciał, żeby Izrael do końca tak naprawdę swojego istnienia był w Egipcie jakimś ludem, jakimś plemieniem? Nie, prawda? Tam proroctwo mówiło wyraźnie, że oni będą określony czas, a potem wrócą do Kanaanu i Kanaan będzie ich dziedzictwem. No ale jak to zrobić? No jak to zrobić? Jest im dobrze, naprawdę wygodne, luksusowe życie i teraz gdzieś, wiecie, zbierać się, przeprowadzać, a żeby to jeszcze było tak, że kupi nieruchomość i po prostu się przeprowadza. To się wiązało po prostu z pewnymi niewygodami tak naprawdę. Trzeba przejść kawał tak naprawdę drogi. Drogi też nie były jakieś bezpieczne. No i to nie wyglądało tak, że przychodzi, dostaje kluczyki od domu, proszę, to jest pańskie, umowa podpisana i koniec. Tylko wiadome było, że to będzie podbój ziemi, że może ktoś zginąć. No i teraz zastanówmy się, jak to u nas bywa. Czy też nieraz nie ma w ludzie Bożym takich myśli, a po co mi teraz przyjście Boże? Jestem młody, jeszcze mnie jakieś choroby nie trapią, mam wygodne życie. Jak umrę, to niech Pan Jezus przychodzi, prawda? Ale póki co jest mi wygodnie. Ja mam nadzieję, że jak tu jesteśmy, to takie myśli nie przychodzą wam do głowy. Ale niestety to bardzo często gdzieś tam z tyłu głowy jest. I czy się do tego przyznajemy, czy nie, to wychodzi często, jeśli chodzi o nasze życie. Po prostu jest tam wygodnie. Więc po co głosić Ewangelię? Więc po co się narażać? No po co? Jest wygodnie, fajnie, żyjmy sobie tak, a po nas to niech się wali, pali i będzie okej, prawda? Niestety to jest tendencja, która na przestrzeni wieków tak naprawdę była i w ludzie Bożym obecna i dzisiaj też jest. No ale w pewnym momencie zaczyna się gmatwać sytuacja, ponieważ zmieniają się rządy w Egipcie, przychodzi władca, który akurat, jak jest opisane, Józefa nie znał albo nie chciał znać, no i Izrael wpada w kłopoty. Popatrzcie na wersety, będę czytał od 8 po 14. Tymczasem rządy nad Izraelem objął, Egiptem, tak, dziękuję, objął nowy król, który nie znał Józefa. Rzekł on do ludu swego: oto lud izraelski stał się liczniejszy i potężniejszy od nas. Postąpmy więc z nim mądrze, aby się nie mnożył, bo gdyby nas zaskoczyła wojna, mógłby także on przyłączyć się do naszych wrogów, walczyć przeciwko nam i ujść z kraju. Ustanowiono przeto nad nim nadzorców pańszczyźnianych, aby go gnębili ciężkimi robotami. Budowano wtedy dla faraona miasta, spichlerze, Pitom i Ramzes. Lecz im bardziej go gnębili, tym więcej się rozmnażał i rozrastał, i bano się synów izraelskich. Egipcjanie zmuszali Izraelitów do ciężkich robót i uprzykrzali im życie uciążliwą robotą w glinie i przy cegłach i różną pracą na polu. Wszystkie te prace wykonywali pod przymusem. No, sytuacja nie do pozazdroszczenia, powiemy. Byli na takiej pozycji i nagle spadają, gdzieś tam jakaś pozycja taka, nie wiem, czy lepiej niż niewolnik, ale mniej więcej pozycja niewolnika, prawda? Niesamowity spadek i to w stosunkowo krótkim czasie, prawda? Panowanie jednego człowieka. Jego tutaj argumenty, jakkolwiek na początku wydają się być logiczne, prawda? Że mamy tutaj obcych ludzi żyjących w naszym kraju, no i teraz tak, postąpmy mądrze, prawda? I teraz to, co on tutaj mówi. Gdyby zaskoczyła nas wojna, to mógłby się przyłączyć do naszych wrogów. No, powiemy, logiczne czy nielogiczne? Logiczne. Tak mogło się zdarzyć, prawda? No ale teraz tak. I ujść z kraju. No to już troszkę wkraczamy w jakieś takie rewiry innej logiki, takiej mniejszej logiki, byśmy powiedzieli. No to jest dziwne. No to zależy im na tym, żeby ci ludzie byli w kraju, czy żeby nie byli w kraju.
No i tutaj widzimy, jaka jest pokrętna logika tak naprawdę myślenia Egiptu, a powiedzielibyśmy także dzisiejszego świata, prawda? Tworzy się nieraz problemy, z którymi potem trzeba walczyć, a potem te problemy i te rozwiązania, które są, generują inne problemy i trzeba coraz więcej walczyć tak naprawdę. I popatrzmy na to, co się dzieje w dzisiejszych czasach. Czy nie dostrzegamy tego, że jest na przykład coraz więcej najróżniejszych dziwnych praw, obowiązków, które mamy jako społeczeństwa, coraz więcej krętactwa się robi, więc trzeba coraz bardziej przeciwdziałać i kolejne na przykład prawa i regulacje. I nagle się tworzy z tego cała masa najróżniejszych komplikacji tak naprawdę. I coraz ciężej żyć. Nie dalej jak w tym tygodniu czytałem artykuł, że w Polsce na przykład prawodawstwo jest już tak skomplikowane dla przedsiębiorców, że no nawet sami Niemcy jako przedsiębiorcy mają problem z rozróżnieniem, to jest okej, czy to nie jest okej, bo nie wiadomo. I popatrzmy, że wtedy też akurat była dosyć pokręcona logika, ale ludzie idą za tym, bo jeśli jest coś, co daje nam jakąś wizję zysku, to pójdziemy za tym. To będziemy się tego trzymać, bo jest wymalowana przed nami wizja, że możemy naprawdę mieć jeszcze lepiej. I Egipcjanie za tym poszli, ponieważ nagle się okazało, że mają mnóstwo ludzi, którzy robią jako niewolnicy. Tania siła robocza. Tak samo było, jak Niemcy przecież najechali w trakcie II wojny światowej wiele krajów, w tym Polskę. I co? Tania siła robocza. Czy przeciętny Niemiec się burzył? Nie. Przecież jeszcze lepiej było. Niestety, żyjemy w czasach, kiedy, zresztą Izrael wtedy też żył w czasach, kiedy ta logika jest dosyć pokręcona. Ale ludzie dają temu wiarę w nadziei pewnych zysków. I my jako lud Boży musimy się strzec tego. Strzec tego, żebyśmy nie dawali wtłoczyć sobie do głów najróżniejszych dziwnych teorii, które potem mogą mieć wpływ na nasze zbawienie. No i widzimy, że zaczęły się pewne prześladowania, prawda? Te prześladowania są na tyle dotkliwe, że lud izraelski woła do Pana i mówi: Panie, pomóż, bo już nie dajemy sobie rady. Wcześniej to był naprawdę wspaniały kraj i cieszyliśmy się, że tu mieszkamy, a teraz już nam to obrzydło, już nie możemy tego wszystkiego znieść. No i zastanówmy się, czy czasem nie jest przypadkiem w dzisiejszych czasach dopuszczone, żebyśmy doświadczali pewnych ciężkich chwil, żebyśmy też mogli się zastanowić nad tym wszystkim i powiedzieć: no fajnie było, ale wiesz, Panie Boże, serdecznie dosyć mamy tego, co tutaj, błagamy Cię, przyjdź. Pan Bóg czasem dopuszcza pewne rzeczy, żeby lud izraelski, lud Boży, adwentyści, żeby się zastanowili, czy faktycznie miłujemy to, co tutaj, i to jest takie wspaniałe i o to będziemy walczyć, no czy jednak nasza ojczyzna jest w niebie i na nią czekamy. Popatrzmy na dzieje Izraela. Nieraz było tak, że odstępstwo było, jak wszystko było wspaniałe, jak się im wiodło i gospodarka świetnie się rozwijała, no i wtedy odchodzili od Pana Boga i Pan Bóg dozwalał na przykład najazd jakiegoś obcego ludu. I nagle się okazywało: no Panie Boże, no to wracamy do Ciebie, czym prędzej weź nam pomóż, bo nie dajemy rady. I tutaj jest dokładnie ta sama sytuacja. Pan Bóg dopuścił pewne rzeczy, żeby ci ludzie ocenili sobie, czy faktycznie tak dobrze jest dalej w tym Egipcie, czy może lepiej, jak przyjdzie ten Boży posłaniec, to idziemy czym prędzej z tego Egiptu do Kanaanu. Obróćmy sobie jedną kartkę. Dalej popatrzmy na trzeci rozdział. Trzeci rozdział, wersety 7 i 8. Tam już widzimy, że Pan Bóg powołuje Mojżesza i tak do niego mówi: napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego. Znam cierpienia jego. Stąpiłem przeto, aby go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, do siedziby Kananejczyków, Hetejczyków i Amorejczyków i Chiwijczyków i Jebuzejczyków. Naprawdę chwała Bogu, że jak w tamtych czasach, tak i teraz, Pan Bóg, ta Boża cierpliwość, tak w cudzysłowie, prawda, kończy się. I wtedy Pan Bóg się zniecierpliwił i powiedział: już mam naprawdę dość patrzenia na to, że mój lud jest tak poniewierany, jest tak prześladowany. I wiemy doskonale, że przy przyjściu Pańskim też będzie akurat taki moment, bo Bóg nie chce, żeby wszyscy wyginęli, tylko Bóg, jak jest opisane, ten czas skróci, żeby ludzie nie wyginęli.
żeby został się lud Boży, prawda? I to jest naprawdę piękne, że Bóg jest cierpliwy, ale On też w pewnym momencie potrafi powiedzieć koniec. Więcej nie będę pozwalał, żeby mój lud był gnębiony. I wiemy doskonale, że taka sytuacja będzie miała miejsce właśnie przy przyjściu, drugim przyjściu Pana Jezusa. Bóg powie koniec. Kto miał się opowiedzieć za mną, to się opowiedział, a kto się miał opowiedzieć przeciwko mnie, to się opowiedział. Zamykamy wszystko. Przychodzę. Podobieństwo jest, prawda? Kolejne. No ale właśnie. Pan Bóg wysyła tego Mojżesza z ratunkiem, prawda? Z ratunkiem, ma też konkretne poselstwo. No i jak Mojżesz przychodzi i zaczyna mówić, to no na początku to poselstwo nie jest przychylnie rozpatrzone, prawda? Wiemy doskonale, że kiedy przychodzi do Faraona i mówi: wypuść mój lud, no to co Faraon robi? No Faraon mówi, no chyba coś ci się pomyliło, pasterzu, jeszcze ciężej wam tutaj dowalę tej pracy, nie będziecie dostawali słomy i macie wyrobić taką samą normę w ciągu tam dnia, powiedzmy. No i są naprawdę w opłakanej sytuacji, nie wiadomo co robić, nie ma skąd brać tych półproduktów do wyrobu cegieł, no i są naprawdę w takiej bardzo nieciekawej sytuacji. Ale popatrzmy, skąd to się bierze tak naprawdę. Skąd bierze się jeszcze większe prześladowanie? Jak obrócimy kolejną kartkę i popatrzymy na piąty rozdział tej samej księgi, to popatrzmy, co Mojżesz dokładnie mówi Faraonowi. Potem Mojżesz i Aaron przyszli do Faraona i rzekli: tak mówi Pan Bóg Izraela, wypuść mój lud, aby obchodzili święto ku mojej czci na pustyni. Co to jest za poselstwo? Z czymś kojarzy nam się? Z czymś bardziej współczesnym? No jakbyśmy popatrzyli na poselstwo trójanielskie na przykład. To co mówi pierwszy anioł? Bójcie się Boga i chwałę mu dajcie, gdyż nadeszła godzina sądu jego, prawda? A tutaj on mówi: wypuść mój lud, aby obchodził święto ku mojej czci. I w tym miejscu jest mowa o oddawaniu Bogu czci, prawda? I na to Faraon mówi: absolutnie nie, nie wypuszczę, bo raz, mam tutaj super tanią siłę roboczą, a dwa, nie podoba mu się to, że on jako no, ten rzekomy Bóg na ziemi, prawda, nagle jakiś inny Bóg będzie mówić, że ma być czczony. I tutaj też widzimy podobną analogię do tego, co już zaczyna się teraz, no powiedzmy, dziać na świecie, prawda. Teoretycznie jeszcze jest wolność słowa, ale widzimy, że ta wolność słowa jest coraz bardziej ograniczana i jakbyśmy tak podrążyli, jeśli chodzi o prawodawstwo, to hasło mowa nienawiści ma coraz więcej różnych, powiedzmy, zastosowań. I coraz częściej zaczyna się mówić, że głoszenie Słowa Bożego, które na przykład nazywa grzech po imieniu, jest mową nienawiści i nie ma prawa człowiek czegoś takiego mówić. I możemy naprawdę niedługo obudzić się w erze, kiedy będzie zakazane odgórnie, że nie można dzielić się Słowem Bożym. Bo jeśli ty mówisz grzesznikowi: nawróć się, bo to jest grzech, to on powie: obrażasz mnie, bo ja wcale nie uważam, że to jest grzech i mi jest dobrze, a ty sprawiasz, że ja się czuję niekomfortowo. I to jest mowa nienawiści. I naprawdę coraz częściej zaczynają takie głosy dochodzić, że na przykład jak się nazywa homoseksualizm jest grzechem, to mówi się: a skąd? On po prostu taki się urodził. Tak musi być i koniec. Mowa nienawiści, ty człowieku jesteś pomylony, wszyscy naukowcy mówią tak. No i nagle okazuje się, że to co mówi Pan Bóg, a to co mówi obecny świat, to zaczyna się rozjeżdżać coraz bardziej i nie da się tych rzeczy połączyć. I musimy mieć tego świadomość, że jeśli chcemy się trzymać Pana Boga wiernie, to w pewnym momencie będzie taki moment, że po prostu będziemy prześladowani. Że ludzie będą się odwracać od was i mówić: wy jesteście stuknięci. Wy się trzymacie jakichś tych dziwnych rzeczy, które tam były spisane kiedyś przez jakiś tam nie wiadomo jakich ludzi. Poszaleliście, adwentyści. No i wtedy musimy się zastanowić, komu bardziej wierzymy. Całemu światowi? Naukowcom? Czy wierzymy temu, co tutaj mamy przed sobą, temu Słowu Bożemu? I mniej więcej oni byli w podobnej sytuacji. Czemu wierzymy? Wierzymy temu, czego doświadczamy,
czy temu słowu, które przyniósł jakiś pasterz, nie chcę nikogo obrażać, ale wiecie, Mojżesz miał takie trzy okresy w życiu. Pierwsze, do mniej więcej 40 roku życia Mojżesz był na dworze Faraona. Drugi etap, też 40-letni, kiedy pasał owce, prawda, u swojego teścia. I on, mając 80 lat, jest powołany przez Pana Boga, aby iść teraz i wyprowadzić jego lud. Więc bracia i siostry, tak nawiasem mówiąc, jeśli jesteście mniej więcej w podobnym wieku i myślicie, że to już tak, no do niczego się nie nadajemy, jak tylko żeby sobie tutaj spokojnie siedzieć i tak dalej, to pamiętajcie o tym. Mojżesz w wieku 80 lat został wybrany do tego, żeby przeprowadzić największą misję, jaka była do tej pory. Dla Pana Boga ograniczenia wieku nie stanowią problemu. I cóż powiemy jako, no, określeni jako Laodycea, prawda? Musimy się opowiedzieć po której ze stron. Izrael też musiał się opowiedzieć. Albo dajemy wiarę temu, co Pan Bóg mówi przez Mojżesza, albo siedzimy tutaj i cieszymy się, że w ogóle no, tam możemy jakąś pracę wykonywać. I my też stoimy przed tym wyborem. Będziemy głosić? Czy, no wiecie, jakoś tam grunt, żebyśmy się nie wychylali, nie narażali i jakoś to będzie do tego przyjścia Pańskiego. To są naprawdę konkretne wybory, jakie lud Boży musi dokonać. Widzimy, że następnie Pan Bóg w odpowiedzi na upór Faraona spuszcza plagi. I to takie konkretne, 10 konkretnych plag. Co się dzieje przed przyjściem Pańskim, przed drugim przyjściem Pana Jezusa? Też będą plagi, prawda? Wtedy było ich 10, przy czym 3, no, 3 były doświadczone, tak, były przeznaczone powiedzmy też dla Izraela. Natomiast tutaj już przy końcu czasu, przy przyjściu Pana Jezusa, widzimy, że jest 7 plag i żadna z nich nie dotyka ludu Bożego. Prawda? Są podobieństwa. Są podobieństwa i to naprawdę duże. I widzimy, że jak wtedy te plagi powinny były wstrząsnąć Egiptem, prawda? Zastanowić ludzi. No ludzie, opamiętajcie się, macie tylu bożków. A jeśli, no tak gwoli przypomnienia, w Egipcie był politeizm, czyli wielu bożków, prawda? Nil był bogiem, krowa była bogiem, kot był bogiem i każde bóstwo miało jakąś tam swoją funkcję, jakąś specjalizację. No i popatrzcie, że jak Pan Bóg uderza w Nil i Mojżesz sprawia, że przez 7 dni nie ma czystej wody, tylko to jest krew, no to gdybyście byli takim przeciętnym Egipcjaninem, to co byście powiedzieli? No co jest wart mój Bóg, prawda? Ja tu biję pokłony, składam ofiary, nie wiem co robię, na głowie staję, a tu się okazuje, że jakiś pastuch przychodzi z dalekiego kraju i macza koniec swojej laski albo mówi i po prostu mój Bóg jest unicestwiony. I koniec. Bydło też padło w pewnym momencie. Grad zaczął padać i nagle się okazuje, że te bóstwa, które miały tą rzekomo wielką władzę, nic nie potrafią zrobić. Nic. Powinni byli się zastanowić, a tymczasem widzimy, jak się czyta, że nie dość, że Faraon, to jeszcze wielu ludzi było naprawdę tak zbuntowanych i tak zatwardziałych, że to nic na nich nie robiło. Ich bydło potrafiło paść i było ostrzeżenie, schowaj swoje bydło. No to kto był mądry, to schował bydło, ale byli ludzie, którzy nie chowali bydła i poginęło. I popatrzcie, że tuż przed przyjściem Pańskim, kiedy będzie tych 7 plag, to jak no, siostra White pięknie opisuje to wszystko, to i tak nie wpłynie na ludzi. Oni jeszcze będą bluźnić jeszcze więcej Panu Bogu. I to jest taki no, naprawdę straszny obraz tego, do czego prowadzi zatwardziałość ludzkiego serca. Choćby nie wiem, co się działo, choćby nie wiem, jakie Pan Bóg pokazywał człowiekowi dowody, ja jestem większy niż to, w czym ty pokładasz nadzieję, to człowiek i tak może powiedzieć, a ja i tak tobie nie będę ufał. I to jest naprawdę straszny stan. Straszny stan, jaki jest pokazany w tej historii Egipcjan i jaki jest także no, udziałem ludzi, którzy będą żyli tuż przed przyjściem Pańskim. Niech Pan Bóg uchowa, żeby ktokolwiek z nas miał być, że tak powiem, w takim stanie, bo to jest naprawdę przerażająca wizja. No ale, dochodzimy do momentu, jak się kończą już te plagi, ostatnia plaga była, prawda? I Egipcjanie mówią, koniec, już mamy tak serdecznie dość tych plag, a szczególnie tej ostatniej, że po prostu wynocha, zabierać się. No i Pan Bóg powiedział, zanim ta plaga nastąpiła, prawda, powiedział, to się dokładnie stanie,
I teraz ma być Pascha, prawda? Czyli taka, no jak byśmy to określili, takie specjalne święto, prawda? Oni się musieli przygotować do tego święta. Musieli pomazać krwią baranka odrzwia. Musieli być przepasani, czyli no niejako tacy gotowi do wyjścia w każdej chwili. Mieli jeść chleb, który nie był na zakwasie. Mieli jeść gorzkie zioła, prawda? To była taka noc czuwania. Noc, no jakby nie patrzeć też dużego stresu, ponieważ wiemy, że wtedy anioł Boży przechodził przez Egipt i wytracał wszystkich pierworodnych w domach, gdzie no, nie były pewne warunki spełnione, prawda? Czyli gdzie odrzwia nie były pomazane krwią. No i teraz wyobraźcie sobie, jak to jest, że jesteście takim pierworodnym, powiedzmy w ludzie izraelskim. No i jaka byłaby ta noc? Spokojna taka, mówicie, a dobra, tam tata pomazał te drzwi, jestem spokojny, idę spać. No właśnie, prawda, czuwaliby. Może by chodził taki syn i sprawdzał, czy tata na pewno dobrze pomazał te drzwi. A może trzeba bardziej, może szerzej, może anioł przeoczy, prawda? Może nie tylko tyle, tylko pojechać po całej długości i to obie futryny. No, coś takiego by było, prawda? No, walczylibyśmy o to życie, zastanawialibyśmy się, a czy na pewno wszystko zostało dopilnowane. I popatrzcie, że tuż przed przyjściem Pana Jezusa również będzie taki moment bardzo podobny do tego, co wtedy było w Izraelu, czyli do Paschy. A jest to określone jako noc trwogi Jakubowej. Taki termin został ukuty. Myślę, że bardzo dobrze oddaje akurat to, co czeka lud Boży. I znalazłem akurat wczoraj czytaliśmy z żoną Wielki Bój i tutaj akurat bardzo ciekawa kwestia zostaje opisana, jeśli chodzi o tą noc trwogi Jakubowej. Jest to moment, kiedy lud Boży zostaje już, powiedzmy sobie, bez pośrednika, prawda? Nie znaczy, że Duch Święty opuszcza, absolutnie, ale moment, kiedy Pan Jezus już wychodzi ze świątyni niebieskiej, kiedy, powiedzmy, niebo szykuje się, żeby w tej wielkiej, powiedzmy, paradzie zwycięstwa iść tutaj na ziemię, żeby zabrać ten Boży lud. I diabeł wtedy walczy o to, siostro, ja tutaj bardzo ciekawie to opisuje, gorąco zachęcam do lektury dzisiaj wieczorem, po południu. Walczy o to, żeby pokazać, że my, jako lud Boży, jesteśmy grzesznikami i też zasługujemy na to, żeby zginąć. I wtedy Pan Bóg dopuszcza jedną rzecz, żeby, że tak powiem, nękał nas wyrzutami sumienia. I to przychodzi na lud Boży. A jak wiemy doskonale, wyrzuty sumienia potrafią zagryźć człowieka wewnętrznie i czasem nie można się tego pozbyć. I tutaj siostra White to naprawdę bardzo, bardzo ciekawie opisuje. Posłuchajcie tego. Szatan nakłania wielu do myślenia, że Bóg popatrzy przez palce na ich niewierność w pomniejszych życiowych kwestiach. Jednak w swoim postępowaniu z Jakubem Pan pokazuje, że w żadnym wypadku nie będzie aprobował ani tolerował zła. Wszyscy, którzy zamierzają usprawiedliwić lub ukryć swoje grzechy i pozwolić, aby pozostały w księgach nieba niewyznane i nieprzebaczone, zostaną pokonani przez szatana. Im bardziej podniosła jest ich religijność, im bardziej zaszczytną pozycję zajmują, tym więcej bólu sprawiają Bogu swoim postępowaniem i tym pewniejsze jest zwycięstwo ich wielkiego przeciwnika. Ci, którzy zwlekają z przygotowaniem na dzień Pana, nie będą w stanie dokonać tego w czasie niepokoju ani później. Przypadek takich ludzi jest beznadziejny. Popatrzcie, że jak wtedy ludzie żyli w pewnej niepewności, prawda, co będzie, czy ten anioł mnie nie zgładzi, tak lud Boży przed przyjściem Pańskim również będzie miał coś w stylu takiej Paschy, noc trwogi Jakubowej, kiedy będą analizowali swoje życie i diabeł szczególnie będzie gnębił i pokazywał wszystkie grzechy i będziemy się zastanawiać, czyli na pewno mam przebaczone, czy ja na pewno wyznałem te wszystkie grzechy. I to jest też ostrzeżenie dla nas, żebyśmy już dzisiaj tak naprawdę zastanawiali się nad swoim życiem, robili taki rachunek sumienia, żebyśmy nie zostawiali tego na później, prawda? O, jak będzie tam przed przyjściem Pańskim, to tam powiem, przepraszam Cię, Panie Boże, za wszystkie grzechy, jakie zrobiłem. Amen.
Tylko że naprawdę to będzie walka. I ludzie, którzy nie będą przygotowani, ludzie, którzy sobie pobłażają i swoim grzechom przepadną, to diabeł zwycięży. Widzimy to doskonale w postawie Judasza. Popatrzcie, że i Judasz, i Piotr zaparli się Pana. Tylko jeden przeżył to, a drugi popełnił samobójstwo i wiemy, że nie będzie zbawienia dla tego człowieka. Co ich różniło? No właśnie to, że jeśli ja jestem taki pewny siebie, prawda? Że jeśli ja mam jakieś tam swoje spojrzenie na Pana Boga, że jeśli ja mam pewne grzeszki takie umiłowane, coś, co zbór może nie widzieć i staram się to przyklepywać, zamiatać pod dywan i mówić, nie, nie, inni popełniają gorsze grzechy. To się zemści na nas. To się po prostu zemści, bo diabeł tego nie przepuści. A druga rzecz, Pan Bóg też nie będzie mówił, kochany bracie, kochaną siostro, byłeś mi wierny przez tyle lat, że miałeś jakiś tam mały grzeszek, ale dobra, no powiedzmy, jest załatwione. Absolutnie nie. To się nie wydarzy. Jeśli ktoś z nas żyje w takim błędnym przeświadczeniu, że możemy sobie pozwalać, to przepadnie pod koniec. Przepadnie. Słyszałem kiedyś o zgrozo. Naprawdę, to było straszne. Pewien starszy brat zaczął żyć na kocią łapę. Ja myślałem, że tylko młodym się to zdarza, ale on miał taki wiek, że naprawdę ja byłem zdumiony. Zaczął żyć na kocią łapę i naprawdę usłyszałem to z jego ust. Mówi, przez całe życie Bogu byłem wierny. Na tą jedną rzecz Bóg przymknie oko. No ja nie wiedziałem po prostu, co powiedzieć mam na to. Na szczęście nie ja byłem stroną rozmowy, tylko ktoś inny. Ja tylko akurat słyszałem, byłem w pobliżu. Byłem przerażony po prostu tym wszystkim. I tutaj to, co przeczytaliśmy z Wielkiego Boju, pokazuje, Bóg nie zamierza i nie będzie nigdy zamierzał przymykać oczu na małe grzechy. Dlatego już dzisiaj powinniśmy sobie zrobić rachunek sumienia i zastanowić się, czy służymy Bogu, czy służymy mamonie. Czy idziemy jak Izraelici w czasach Eliasza, czyli Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek. To jest droga donikąd. Naprawdę to jest droga donikąd. Więc jedyny ratunek dla nas już dzisiaj to jest tak naprawdę życie w posłuszeństwie Bogu. Życie w poddaniu Duchowi Świętemu. Życie, gdzie mówimy, Panie, przyznaję szczerze, że niektóre grzechy lubię i naprawdę sprawiają mi radość. Ale jeśli ty mówisz, że to jest złe, to ja nie chcę z tym mieć nic do czynienia i pracuj teraz nade mną i daj mi siły, żebym tego nie robił. To jest jedyne rozwiązanie dla ludu Bożego. Widzimy, że ta Pascha, która jest tą nocą trwogi Jakubowej, przynosi ratunek dla ludu Bożego. I Bóg też przychodzi pod koniec czasu z ratunkiem. On nie zostawi tutaj nas, żebyśmy byli nękani przez diabła w nieskończoność. On przychodzi i ten czas tej wielkiej niepewności, lęku o własne życie, a co bardziej o zbawienie tak naprawdę, zostaje zakończony. Przychodzi Chrystus i pokazuje, kto jest Jego, a kto nie. I tak samo jak w pewnym momencie Izrael usłyszał to hasło, wychodzimy z Egiptu, tak samo i przy przyjściu Pana Jezusa będzie dokładnie to samo. Będą zwiastuny przyjścia Pańskiego, prawda? I no, będziemy też musieli uciekać w pewnym momencie. To też jest opisane, prawda? Izrael musiał uciekać z Egiptu, zostali wypędzeni i Pan Bóg przez proroka też podaje, że my też będziemy musieli nieraz opuścić nasze wygodne mieszkania, domy, uciekać gdzieś w jakieś miejsca, chować się. Tak, niestety to nas czeka. Dlatego też no, powinniśmy się zastanowić, jak bardzo kochamy to wszystko, co tutaj, i jak jesteśmy zdecydowani poświęcić pewien standard życia, kiedy w momencie, kiedy będzie trzeba uciekać, my powiemy, idziemy Panie, idziemy za Tobą gdziekolwiek wiedziesz i nie wiemy, gdzie to jest, ale wiemy, że to będzie najlepsze miejsce, jeśli Ty mówisz. Finał Izraela jest jaki? Przechodzą przez Morze Czerwone, prawda? Wspaniała manifestacja mocy Bożej. Przez noc tak naprawdę Morze Czerwone jest rozdzielone na dwie części. Oni przechodzą po suchym lądzie. I nas czeka równie wspaniały finał. Wiemy doskonale na podstawie Słowa Bożego i proroctw, że będzie moment, kiedy cały świat niemal będzie dyszczał chęcią mordu na ludzie Bożym.
i wtedy przychodzi Chrystus. I on pokazuje, że ludzie nic nie mogą zrobić bez niego. Jak on mówi, że uratuje swój lud, to on uratuje swój lud i nikt nie będzie nic mógł zrobić. I czeka nas to takie, no powiedzmy w cudzysłowie, wspaniałe przejście przez Morze Czerwone. Moment, gdzie już nie ma powrotu. To się zamknie, prawda? Jak wtedy wody się rozstąpiły, a potem znowu połączyły, tak my też będziemy mieli ten moment, przejdziemy, prawda? Zostaniemy pochwyceni w niebie na spotkanie Pana, jak pisze apostoł. I nie ma już odwrotu. I nie da się ani cofnąć, ani niczego zmienić. To jest definitywne i koniec. Więc co nam pozostaje w czasach kryzysu? Na pewno miłość, nadzieja, wiara, tak, jak najbardziej. Na pewno odwaga, to też jest bardzo ważne, prawda? Ale także decyzja, żebyśmy już dzisiaj podejmowali dobre decyzje. Tak, ja chcę iść z Bogiem. Tak, ja poświęcam się Panu Bogu. Jeśli dzisiaj nie podejmiemy tej decyzji, jutro będzie ciężej. Wiecie, jak to jest z przekładaniem, jak to się człowiek uczy, prawda? Mamy termin i przychodzi do nauki i tak mówimy, ojej, dzisiaj mnie tak głowa boli, jestem taki zmęczony. Jutro się będę uczyć. A jutro fajnie byłoby pograć ze znajomymi w piłkę nożną, prawda? Następnego dnia się pouczę. I nagle okazuje się, że z tego tygodnia robi się noc przed i mówimy sobie, co mam teraz zrobić? No i panika jest, prawda? Naprawdę niech nas Pan Bóg uchroni przed czymś takim, bo może się okazać, że nie będziemy mieli tego czasu. Śmierć może zaskoczyć każdego z nas w każdym momencie. Nie ma nic pewnego, niezależnie od tego, ile mamy lat, jak zdrowi jesteśmy albo chorzy, śmierć może człowieka spotkać wszędzie. I tak naprawdę dzisiaj może być ten nasz dzień przed przyjściem Pańskim, bo kolejny moment, kiedy otwieramy oczy, to widzimy Pana Jezusa, prawda? Nasza wędrówka, tak jak powiedziałem, skończy się niedługo. Wydaje się tak, to w lekcji też dzisiaj było dobrze przytoczone, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego, bo wszystko się tak jak trwało, tak trwa i to się tak dłuży obrzydliwie. Pamiętacie, ile Izrael miał być w Egipcie? Ile? 300-400 lat, tak, okej. No właśnie. A ile mniej więcej zajęło to wszystko, kiedy przychodzi Mojżesz i zaczynają się te wielkie cuda i te plagi do momentu wyjścia? Nie wiemy, to nie jest opisane. Ale to nie było długo. Popatrzmy sobie na te 400 lat, prawda? I nawet jeśli by to zajęło rok, dajmy na to, nawet, ale było to krócej, zaręczam, to popatrzcie, że to jedno po drugim idzie. To jest naprawdę coś niesamowicie szybkiego. I Pan Bóg przez siostrę White to samo mówi, że jak zaczną się te pewne rzeczy na świecie dziać, to po prostu jeszcze jedna rzecz się nie skończy, a już druga wchodzi, a potem trzecia i kolejna. Popatrzcie, co się zaczyna dziać na świecie. Wydawało się, że wielki kryzys spowodowany przed COVID-em, wszyscy pozamykani, lockdowny i tak dalej, że potem jak to się to skończy, to odbudowujemy gospodarkę światową. To już będzie czas prosperity przez długi czas. A zobaczcie, ledwo się skończyło. Wybuchła wojna, kolejne wieści wojenne, kraje zbroją się po zęby i wydaje się, jakby każdy z każdym chciał walczyć teraz. Kryzys ekonomiczny w tym tygodniu, bodajże trzeci bank w Stanach Zjednoczonych upadł. Popatrzcie, że jakaś dziwna rzecz. No przedtem to było tak, World Trade Center jak padło, to była naprawdę tragedia. Wydawało się, już jest przyjście Pańskie, ale potem był czas takiej relaksacji, takiego spowolnienia znowu, prawda? Potem kolejne jakieś straszne rzeczy się działy i mówiliśmy, to już przyjście Pańskie, ale znowu były momenty takiego spowolnienia, prawda? A popatrzcie, że teraz nagle wchodzimy w jakiś taki dziwny moment, gdzie jeszcze jedno się nie skończyło, a wchodzi drugie, trzecie, czwarte i zaczynamy być osaczani z najróżniejszych stron. Bo tutaj mówi się o zwolnieniach, tutaj mówi się o wojnie, tutaj mówi się o zdrowiu, tutaj mówi się o chorobach i tak dalej. Nagle ze wszystkich stron człowiek jest łapany w te kleszcze, nie? No chyba, że tylko mi się coś takiego wydaje. Jest. I popatrzcie, że pewne rzeczy naprawdę przyspieszają. I to są takie zwiastuny bliskiego przyjścia Chrystusa. Dlatego, bracia i siostry, nie dajmy się zaskoczyć. Nie mówmy, to będzie nie wiadomo kiedy i tak dalej. Nie wiemy, kiedy to będzie, nie będziemy wyznaczać terminu.
ale widzimy, że zaczynają się spełniać proroctwa i zaczynają naprawdę przyspieszać wydarzenia. Dlatego jeśli coś odkładaliśmy na kiedyś tam, uporządkuje swoje życie, to zastanówmy się, żeby zrobić to dziś, bo jutra może nie być. Życzę wszystkim, jak tu jesteśmy, żebyśmy mogli wytrwać przy Panu do końca. Byłoby wspaniale, gdybyśmy mogli zobaczyć przyjście Pana Jezusa, tak, wiecie, dożyć do tego momentu. Tego też życzę wszystkim nam, ale życzę przede wszystkim, żebyśmy byli w gronie dzieci zbawionych. Żebyśmy mogli powiedzieć tak, to jest Pan nasz i Bóg nasz i żebyśmy usłyszeli z Jego, Bożej strony podobne słowa, wy jesteście tym moim ludem, na który czekam, chodźcie do mojego królestwa. Żeby nie było wśród nas rozczarowanych, którym będzie się wydawało, no jestem w gronie dzieci zbawionych, całe życie adwentystą, a na koniec Pan Bóg powie, nigdy się nie znaliśmy, kolego. Tego to akurat nikomu nie życzę. Życzę wszystkim zbawienia. Amen.